Córka Korwin Mikkego broni go w dyskusji o oswajaniu psa z petardami. JKM bardzo kocha zwierzęta. Tegoroczny Sylwester trochę odbiega pod tych w poprzednich latach. Wiele miast, ZWZGL du na dobro zwierzę, zakaza bo pokazów fajerwerków. Większo czworon okreskanych pupili boi się od gbosów wystrzabów i w badze Krakowa, Torunia, Wrocławia czy Warszawy zdecydowa by wzi to pod uwag. Co prawda zakaz i tak nie powstrzyma niektórych przed strzelaniem, ale znacznie ograniczy piłocha basu. Jedn z osób, który postanowi by udowodni, kreska e nie wszystkie zwierzęta boi się fajerwerków, by Janusz Korwin-Mikke. Kontrowersyjny polityk tu kreska przed Sylwestrem wybrał psi na targ, gdzie zakupił petardy. Towarzyszył mu pies, Odi, oraz reporter Super Expressu. Mikke zapewnia, kreska e jego pupil nie boi się wystrzału petard, bo jest psem myliwskim. Na dowód odpali jeden z nich przy zwierzaku. Korwin Mikke jak zawsze pod PR do obecnym trendom. Kupi petardy i postanowi pobawi się nimi z psem. Ponad i nie boi się strzabów. Jest psem myliwskim. Czy to dlatego nie odczuwa elku? Zastanawia się tabloid. ZDJ-cia wywołaby poruszenie wrót obrotców zwierzę i politycznych przeciwników Korwin-Mikkego, którzy zarzucają mu zetęcaniem si nad psem. Na przemiewczej stronie Partia Przymus 2.0 opublikowano post, w którym autorzy apelują o zgłębianie polityka do Ekostra Kreska Y i tym podobnych organizacji. W obronie ojca postanowi bastan córka, Korynna, która jaki czas temu miała problemy z prawem. 36-latka pisze, kreska e lider partii Wolno od lat jest mi bonikiem zwierzę i nie skrzywdzi by przyzbowiowej muchy. JKM bardzo kocha zwierzę i zawsze przygarnia wszystkie wyrzucone kaleki i chore. Na ZDJ-ciu wida, jak próbuje oswoić psa z habasem, ale na SZCZ, ciod i w ogóle się nie przejmowa pchukiem petard i traktować to jak zabaw, napisała Korynna. Komentujcy w większości krytykowali jej wpis. Pani chyba kreska artuje? Jak hukiem mokreska na psa oswoi. Ile tych petard musiał z ukreska Y, kreska jakby si pies oswoił? Pytali. Znaleźli si te kreska tacy, którzy bronili Korynny. Dajcie spokój dziewczynie. JKM i intencje miał dobre. Typowo emskie zachowanie nie zrozumiałby dla kobiet, bo kobieta chciałaby chronić pieska. Zamkn go tak aby nie zbyszałby wybuchów, a facet wie, kreska EPRZ czy później pies si z tym zetknie i te kreska chce go chronić poprzez oswojenie z niebezpieczeństwem i nauczenie radzenia sobie z nim, napisał jeden z ukreska etkowników. A wy co sądzicie o takim sposobie oswajania czworonoga?